za nami spotkanie Pucharu Polski. Niestety nie udało się pokonać drużyny Arki. O wszystkim zadecydowała 45. minuta. Właśnie nie chciałbym sprowadzać wszystkiego dzisiaj do 45. minuty i do czerwonej kartki, bo nawet w dziesiątkę można było grać lepiej i można było ten mecz na pewno przynajmniej inaczej poprowadzić. Czerwona kartka oczywiście utrudniła nam zadanie, bo grając dziesiątkę przeciwko takiej drużynie jest zdecydowanie trudniej. Natomiast no, nie przegraliśmy tylko przez to, tylko również przez nasze błędy i przez brak konsekwencji, która była do przerwy i tak naprawdę do przerwy nie pozwoliliśmy Arce praktycznie na nic, mając jedną sytuację wyborną, której nie wykorzystaliśmy. Natomiast w drugiej połowie, mimo że graliśmy w dziesiątkę, można było ten mecz rozegrać inaczej. Szybko stracona jedna, później druga bramka rozbiła nas, a nie powinno tak się zdarzyć i później konsekwencją były kolejne bramki i stąd taki wynik. Można powiedzieć, że głupia czerwona kartka Marka Opołacza w tym meczu? No, myślę, że Marek ma takie doświadczenie, że wie co zrobił i tu nie ma co się sprowadzać jakby wszystkiego do tej jednej czerwonej kartki. Zdarzyło się, Marek osłabił zespół, ale tak jak powiedziałem w przerwie, że jeśli każdy z zawodników dorzuci jeszcze trochę procent od siebie, to jesteśmy w stanie i w dziesiątkę przeciwstawić się Arce i czekać na ten jeden, drugi moment, żeby tą Arkę ukuć, tak jak to było, mówię, w pierwszej połowie, gdzie mieliśmy tą jedną sytuację niewykorzystaną, ale dzisiaj to już jest historia. Na boisku w drużynie Górnika pojawiło się kilku nowych graczy. Jak można ich ocenić? Na razie spokojnie z ocenami. Ja zawsze powtarzam, że jeśli ktoś przychodzi nowy, to nie możemy go ocenić po 15 minutach, czy po jednym, czy drugim meczu. Dajmy tym zawodnikom przynajmniej zagrać połowę rundy i dopiero wtedy będziemy mogli ocenić, czy to jest dobry transfer i pożyteczny dla drużyny, czy rzeczywiście to jest nieudany transfer. Na razie były i lepsze, i gorsze momenty tych wszystkich tak naprawdę zawodników, więc przede wszystkim praca, bo dopiero 2,5 tygodnia naszej wspólnej pracy, więc no trochę potrzebujemy, bo mieliśmy tego czasu teraz rzeczywiście mało. No właśnie, tego czasu już nie będzie, bo za tydzień ruszają rozgrywki ligowe. Tak, dlatego mam nadzieję, że ta dzisiejsza porażka to będzie dla nas taka lekcja poglądowa właśnie, w jaki sposób, co trzeba zrobić, żebyśmy mogli zdecydowanie lepiej grać, bardziej odpowiedzialnie i z większym takim wyrachowaniem, że tak to nazwę. No, mamy kilka dni, więc najważniejsze teraz szybko się pozbierać, zapomnieć o tej porażce, przeanalizować i zrobić to, co trzeba po prostu zrobić, żeby poprawić te mankamenty, no i jechać do Rzeszowa po to, żeby liga była dla nas oczywiście najważniejsza, więc chcemy od początku dobrze zacząć i w takim celu pojedziemy do Rzeszowa. Kamil, za nami bardzo ciekawe spotkanie, dwie różne połowy. No tak, na pewno. Myślę, że w pierwszej połowie byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla Arki. Stworzyliśmy sobie z 100% sytuację, którą powinniśmy zamienić na bramkę. Coś nie udało się, później dostaliśmy tę czerwoną kartkę, nie wiem czy była. No ale co, no nie ma co, w 10 też się mecze wygrywa, w drugiej połowie po prostu no, Arka, można powiedzieć, że nas dominowała i przegraliśmy zasłużenie ten mecz. Czego zabrakło w tym meczu? Myślę, że jakbyśmy tej bramki strzelili, kto pierwszą bramkę strzela, to wygrywa. Ja myślę, że no na pewno charakteru i chęci nam nie zabrakło. Chcieliśmy na pewno pokazać się z jak najlepszej strony, bo nowy ten przyszedł. No ciężko mi jest coś powiedzieć teraz na gorąco. Trzeba wnioski szybko wyciągnąć i w najbliższych meczach ligowych pokazać się z najlepszej strony. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.